Siema, lecimy dalej z grindem. Aktualnie chyba na każdej mapie jest 20% increase heroic item drop chance. A to z tego powodu, że został zrobiony community quest. Trzeba było minować ory. No i dzięki temu teraz chyba na każdej mapie właśnie mamy zwiększony drop heroików. Ja sobie trochę poparmię dzisiaj Satanic Zone'a. Dlatego, że na aktualnym zonie jest większy exp o 20%. A kurde, tych leveli jeszcze trochę zostało do wybicia. Także trzeba poparmić troszkę. No i zobaczymy, może w końcu dropię jakiś heroik. Kurde. Nie wiem, czy w tym sezonie w ogóle dropnąłem jakiegoś heroika. Nie, dropnąłem chyba jakiegoś, ale nie był jakiś dużo warty. Także ogólnie to bez szału, jeżeli chodzi o ten sezon. O, jest znowu Battlefield. Jak kupię tego melona, tego charma, później jeszcze dokupię drugiego Stormloopa, w sensie ringa, wtedy spróbujemy zrobić tego Battlefielda. Bo 50 wejściówek raczej mam. No i jestem ciekawy, czy dałbym radę go zrobić. Ale to jeszcze po tych dwóch upgrade'ach, nie? No i mamy 42 hero level wpadł. Także rozdamy sobie zaraz staty. Punkciki 2. Dobra, puka, hero level. I tutaj pyk. No kurde, tego defa też bym wziął. Bo 500 defa to by mi też trochę dało. To jest w ogóle taka strata jak defense? Chyba nie ma. Armor jest. Ale mam 28% reduce physical damage taken. No dobra. No ale w każdym razie przydałoby się, żeby być trochę bardziej tanki. Bo jednak na tych dungeonach kluczykowych, no to kilka razy no udało mi się zginąć. No jakiś czarmik poleciał. Dawno też nie dropnąłem żadnego charma plus all skilla. No ten też shitowy ma tylko life after kill i mana after kill, także bez szału. No coś tam niby poleciało, ale zwykłe takie sataniki setowe, także bez szału. Znowu satanik, ale znowu tier A. O, jest ripcik. Zobaczymy, czy będzie dungeon. Czy to jest dungeon? Chyba nie. Nie, bo w lewym dolnym rogu te punktiki mi nie rosną. Także to jest ty. To jest mapka z tymi, z goblinami? No, jakoś mega dużo goblinów to jest. Dawaj, dawaj, dawaj. No ale oprócz tego, że są gobliny, no to nic nie poleciało, nie? Totalnie nic z tych goblinów nie poleciało, może coś poleci. No dawaj, dawaj. Kurde. No i lipa, nic tam nie poleciało jeszcze, kurde, umarło mi się. Także lecimy dalej. Dobra, no bonusy na tej mapie już będą się kończyć. Standardowo niestety nic nie dropnąłem. Mamy teraz kolejną mapkę, zobaczymy. Czy coś ciekawego będzie? Angelic item. O, 30% expa. No tu mogą kluczyki lecieć. Także tą mapkę wypadałoby pofarmić troszkę. Muszę zobaczyć w ogóle, po ile te klucze są teraz. Angelic key. 760k, no. Dobra, trzeba pofarmić tą mapkę. Jak jest taka jak jest taki Stank Zone, to im wolę tego Stank Zone pofarmić niż bossa. O, i jeszcze te dropią. Reliki to są te reliki. Tylko ja tego nie chcę, więc może uda mi się powbijać jeszcze reliki na wyższe poziomy. Tu mam 4, 3, 3 i 1 tylko.
To jest też o tyle fajna mapka, że tu jest dungeon, a jak się wchodzi na tego dungeona bez klucza, no to te bonusy z Satanic Zone aplikują się też do tego dunga. Także to jest mega fajne. No a w dungu wiadomo, dużo mobków to większa szansa, że coś poleci, nie? O, relik poleciał, chyba ten co potrzebuje, no. Na movement speed i magic finda. No i gitarka. Lecimy tego dunga. Ogólnie to musiałbym też resy podreperować. Bo ja zapomniałem, że jak się wbija na wyższy hell, no to wtedy więcej jest minus resów, nie? I wychodzi na to, że ja nie mam fulla. Że tam na hello dwójce czy trójce miałem kapa, ale na piątce, no to już kiepsko z tymi resami. Dlatego właśnie czasami padam na tych dungeonach, nie? Bo nie mam tych resów ogarniętych. Także nad tym też będzie trzeba popracować. No i mamy kolejny riptik, także zobaczmy, może będzie dungeon. Niestety nie. Normalna mapka. Ale sobie sparmy, to może jakieś dusty polecą. No, już jakiś dustik poleciał. Kurde, ja nie pamiętam do czego są te dusty, ale też chyba, żeby jakiegoś bossa otworzyć. Dodatkowego. Tylko nie wiem gdzie. Będę musiał ogarnąć to, jak to działa. O, jest drzewko. Już mamy 4 drzewka. 8 Vitality i 8% Magic Finda. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że też był relik, który dawał all skille. Kurde, no nie trafiłem jeszcze na niego. Jakimś sposobem. Także nie wiem. O kurde, Chaos Towerek na rifciku. Dobra, fajnie, to Chaos Towerka można zrobić. Bo dawno nie miałem w sumie żadnego. Także sobie polecimy Chaos Towerka. Ogólnie to nie wiem, jak działają te dodatkowe bonusy na Satanic Zone'ach. No bo na tej mapie było 55% na drop Angelic Itema. I nie dropnąłem, kurde, ani jednego. Mamy sporo Magic Finda. 55% na Angelic Itema i nie poleciało nic. Także nie wiem, jak to działa i wychodzi na to, że mimo wszystko i tak chyba lepiej farmić sobie tego bossika, nie? Nie wiem, dziwne to jest. No ale wbiłem prawie cały level. Zaraz będzie 43. O, i pyk. Już coś poleciało. Battle Fragment. Lecimy dalej. Kurde, z tym 50 hero levelem może być ciężko. Bo dzisiaj jest 7. A za 2 dni startuje nowy sezon. Nowy cykl w Last Epochu. Więc no, w Last Epocha na pewno będę chciał pograć. Prawdopodobnie zrobię jakiegoś runmastera. No i zobaczymy ten nowy kontencik, który będzie w Last Epochu. Ale myślę, że jak ogram sezon w LE i będzie jeszcze czas, bo później jeszcze jakoś na koniec lipca chyba startuje liga w POE. No to jak będzie czas, to jeszcze wrócimy do Hero Siege'a. Bo jeszcze wypadałoby jakieś wormhole pusznąć. Dungeony porobić, te glify poulepszać. Także jeszcze trochę roboty jest. Akurat tak niefortunnie się złożyło, że te trzy gry mają sezony zaraz jeden po drugim, nie? No bo teraz jest Hero Siege, za chwilę będzie Last Epoch, no a pod koniec miesiąca będzie znowu POE. No tak, kurde. Jeszcze w ogóle Torchlight w międzyczasie by startował. Torchlight Infinite z nowym sezonem. No ale to już nie ma czasu, żeby w to pograć, nie? Jeszcze w międzyczasie jest coś takiego jak Project Diablo 2, które też chciałbym ograć. Tylko nie wiem, kiedy tam sezon startuje.
Jest coś takiego jak Grimdawn Community League, czyli takie sezony w Grimdawnie, ale tworzone przez community, też by było fajnie to ograć. Także kurde, jak było mało hack and slashy, to nie było w co grać, a teraz nagle wszystko naraz, nie? I brakuje normalnie czasu na to. No i mamy 43 hero level. Level epic. Jeszcze oprócz tego singlówki chciałbym poogrywać typu Titan Quest, bo nie zrobiłem całego Grimdawna, Van Helsinga jakiegoś. Już Titan Quest 2 jest zapowiedziany. To jedynkę wypadałoby przejść zanim dwójka wyjdzie, nie? Dobra, mamy kolejne piętro zrobione. I poleciała runka QI oraz pool. Nie wiem ile to jest warte. Ale to jest HR-ka, więc coś musi być warte. Kolejne piętro, no tym razem niestety nic nie poleciało. Jakieś czarmiki tutaj niby są. Physical Damage Arcane. Shit. Nic ciekawego. Kolejne pięterko. No i jakiś champion poleciał. Aha, to jest Helmik. No i pełno czarmów, ale te czarmy też takie kurde. Tu chyba w tych czarmach nie może być plus all do skilli, bo chyba by mi je podświetliło. Nie wiem dokładnie jak działa to podświetlanie w tej grze. Dobra, szóste piętro zrobione. Jakiś dżewel poleciał. Nie wiem w ogóle czy te dżewele opłaca się zbierać. Z tego co widzę, to w nich nie ma jakichś super fajnych bonusów. Tu jest coś na damage. Nie, musiałbym zobaczyć na Ocean House, czy jakieś fajne bonusy, czy jakieś fajne dżewele ludzie wystawiają. Bo mi się jeszcze jakiegoś fajnego, takiego giga fajnego nie udało dropnąć. Siódme piętro gotowe, poleciał szardzik, battle fragment i kluczyk jakiś. Ale no to pewnie kluczyk, który jest niewiele warty. Także lecimy na ósme piętro. Kurde, ale w ogóle wydawało mi się, że na tych house towerach zawsze leciało dużo expa. A tutaj robię tego towera i kurde, wbiłem jeden pasek. Więc no, jeżeli chodzi o expa, chyba lepiej robić mapki z dodatkowym expem. Satanic Zone, nie? Jak zna nich dodatkowy exp jakiś. Też kurde, na tych house towerach niektóre miejscowe są tak porobione, że to są te ściany. Te mopki mają tak źle zrobione znajdowanie drogi, że kurde, połowa mopków się blokuje na ścianach. Tak mnie to irytuje. Bo jednak te elity, no to chwilkę je bije. No i zamiast bić je wszystkie naraz, to bije połowę. No bo reszta się zablokowała na ścianie, nie? Nie wiem, może to kiedyś poprawią, ale giga w to wątpię. Bo ten pathfinding to już jest chyba taki do niczego od początku wielki. I raczej wątpię, że są w stanie to naprawić. Kurde lipa, no nic nie leci. Jakiś mały czarmik poleciał. Ja bym potrzebował dwóch małych czarmów, żeby tutaj je sobie wrzucić. O, na Magic Finda jeden. Jeszcze jakiś jeden by się przydał. Ale tu nie mam na razie, musiałbym dropnąć jakiś. Tu mam na Arcane Damage, ale to mi nic nie daje. Bo ja nie biję Arcana. No i dobra, dziesiąte piętro. Umrunka poleciała. No i tyle. Także jeżeli chodzi o tego towerka, to bez szału. Leciały jakieś dwie runki. Zaraz sobie zobaczymy, ile one warte są. Price. Um jest warty 110k. A ile w ogóle co daje? Ulresy. O kurde, te umy to ja bym sobie zostawił, no. I bym może sobie wrzucił do broni.
Brzmi jak dobry plan. A ta runka QI? 200k. No dobra, niech będzie, wystawimy. 190, czekaj, 998. No, a to sobie wrzucimy do brońki, żeby mieć all resy. Bo potrzebuję resów. I teraz moje resy wyglądają już troszkę lepiej. Jeszcze kurde, tak z jedna runka by się przydała. Akurat mam jedno miejsce. No ale jeżeli chodzi o hajsik, to dzisiaj bez szału. Także następnym razem chyba mimo wszystko polecimy na bosika. Chciałbym sparmić tak 10-15 bossów i zobaczyć, ile z tego uda się zarobić. A jeszcze rozdam sobie hero level. I w co idziemy najpierw? Idziemy najpierw w attack speeda. Bo attack speed mi trochę zboostuje też damage. Także tyle.